Witam Państwa. Dzisiaj chciałam Państwu pokazać bardzo, bardzo ciekawy wzór na drutach, nadający się na wszelkiego rodzaju robótki. Czy to są męskie robótki, czy to są damskie, czy to są dziecięce robótki. Ten wzór jest idealny właśnie na wszelkiego rodzaju robótki. Robi się bardzo prosto. Składa się z 12 rzędów. 6 rzędów, przerabiając 6 rzędów, wytwarzamy właśnie tą przeciągniętą niteczkę w lewą stronę i następne 6 rzędów, wytwarzając właśnie ten wzorek, który nam przeciągnie tą niteczkę w prawą stronę. I liczba oczek narzuconych na druty jest w zasadzie podzielna przez 5. Mamy tutaj 4 oczka prawe i między oczkami czterema prawymi jest jedno oczko lewe, które po prostu stanowi jak gdyby taki odstęp między jednym wzorkiem a drugim. Jest naprawdę bardzo, bardzo proste do zrobienia. Zaczynamy więc robić nasz wzorek. Więc tak, ściągamy to pierwsze oczko nieprzerobione, przerabiamy jedno oczko na lewo. Mamy teraz 4 oczka prawe, prawda? Przerabiamy to pierwsze oczko na prawo i po pierwszym oczku robimy 2 narzuty. Następnie przerabiamy 3 oczka prawe, oczko lewe i ponownie oczko prawe, po którym robimy 2 narzuty i oczka 3 prawe. Oczko lewe, oczko prawe, po którym robimy podwójny narzut i 3 oczka prawe. Oczko lewe i oczko brzegowe. W drugim rzędzie naszej robótki robimy w ten sposób. Więc tak, ściągamy to pierwsze oczko nieprzerobione i przerabiamy oczko prawe. Następnie przerabiamy 3 oczka lewe. Doszliśmy do narzutów, które po prostu prujemy. Przekładamy nitkę z przodu robótki, proszę spojrzeć, i z tyłu przeciągamy tą nitkę nieprzerobioną, to oczko nieprzerobione na prawy drut i robimy sobie dalej. Oczko prawe, 3 oczka lewe, narzuty prujemy i to oczko czwarte przeciągamy na prawy drut nieprzerobione. Oczko prawe, 3 oczka lewe, prujemy te nasze narzuty i z tyłu, proszę spojrzeć, łapiemy to oczko nieprzerobione, to czwarte, i przekładamy na prawy drut. To był nasz drugi rząd. W rzędzie trzecim naszej robótki ściągamy to pierwsze oczko nieprzerobione, brzegowe, oczko lewe. To oczko, po prostu ono się odróżnia, to nieprzerobione, w dalszym ciągu przekładamy na prawy drut nieprzerobione. Przerabiamy następne 3 oczka prawe. Oczko lewe, ponownie to pierwsze oczko przekładamy, nitka z tyłu robótki przekładamy na prawy drut. I 3 oczka prawe. Oczko lewe, nitka z tyłu robótki, przekładamy sobie to oczko ponownie nieprzerobione na prawy drut. 3 oczka prawe, oczko lewe i oczko brzegowe. W rzędzie czwartym ściągamy oczko brzegowe, przerabiamy jedno oczko prawe. Następnie przerabiamy 3 oczka lewe i mamy tutaj ponownie to oczko nieprzerobione. W dalszym ciągu przekładamy je nieprzerobione, mając włóczkę z przodu robótki. Oczko prawe, 3 oczka lewe, przekładamy to oczko nieprzerobione na prawy drut, oczko prawe, 3 oczka lewe, to czwarte oczko przekładamy nieprzerobione na prawy drut, oczko prawe i oczko brzegowe. Teraz jesteśmy w piątym rzędzie. Więc tak, w piątym rzędzie proszę zwrócić uwagę, jak będziemy to robili. Mamy tutaj, to widać gołym okiem, właśnie to oczko, które przekładaliśmy nieprzerobione. To oczko w tej chwili ściągniemy z drutu
i kciukiem prawej ręki przytrzymamy sobie to nasze oczko. Przerabiamy następne trzy oczka na prawo. Następnie lewym drutem nabieramy to oczko nabieramy na lewy drut. Proszę spojrzeć. I przerabiamy sobie to oczko na prawo. Oczko lewe, ponownie ściągamy sobie to oczko, przytrzymujemy kciukiem, przerabiamy następne trzy oczka na prawo, następnie to oczko nakładamy sobie na lewy drut i przerabiamy na prawo. Oczko lewe, ściągamy sobie to oczko, przerabiamy trzy oczka na prawo i następnie łapiemy sobie to na lewy drut i przerabiamy na prawo. Oczko lewe i oczko brzegowe. W rzędzie szóstym przerabiamy wszystkie oczka tak, jak nam schodzą z drutu. Prawe nad prawymi, lewe nad lewymi. Więc tak, zrobiliśmy już naszą przeciągniętą niteczkę w lewą stronę. Teraz będziemy robili następne 6 rzędów, żeby przeciągnąć tą naszą niteczkę w prawą stronę. Proszę zwrócić uwagę, jak będziemy robili tym razem. Oczko brzegowe i oczko lewe. Przerabiamy 4 oczka na prawo. I po czwartym oczku robimy 2 narzuty. Oczko lewe, przerabiamy następne 4 oczka. Po czwartym oczku robimy podwójny narzut. Oczko lewe, 1, 2, 3, 4 oczka prawe. I po czwartym oczku robimy 2 narzuty. Oczko lewe i oczko brzegowe. W rzędzie ósmym robimy w ten sposób. Ściągamy oczko brzegowe, oczko prawe i mamy teraz 2 narzuty. Te narzuty oczywiście, tak jak poprzednim razem, prujemy. Przekładamy nitkę z przodu robótki i przeciągamy sobie to oczko na prawy drut nieprzerobiony. Tak jak poprzednim razem. Przerabiamy następne 3 oczka na lewo. Oczko prawe. Ponownie spuszczamy te narzuty, przekładamy włóczkę z przodu robótki i przeciągamy sobie to oczko na prawy drut nieprzerobiony. I następne 3 oczka lewe. Oczko prawe, prujemy sobie te narzuty i przeciągamy to oczko nieprzerobione na prawy drut. Oczka lewe. Oczko prawe i oczko brzegowe. To był nasz 8 rząd. W 9 rzędzie robimy w ten sposób. Oczko brzegowe, oczko lewe. Przerabiamy 3 oczka prawe i jest widoczne gołym okiem to oczko, które było z prutych też narzutów. Przekładamy to oczko dalej nieprzerobione na prawy drut. Oczko lewe. 1, 2, 3 oczka prawe, to czwarte przekładamy sobie na prawy drut. Oczko lewe, 3 oczka prawe, to czwarte przekładamy sobie nieprzerobione na prawy drut. Oczko lewe i oczko brzegowe. W rzędzie 10. W dalszym ciągu przekładamy sobie to oczko na prawy drut nieprzerobiony. Włóczkę mamy z przodu robótki. Przerabiamy 3 oczka na lewo. Oczko prawe. Ponownie to oczko przekładamy sobie nieprzerobione.
Przerabiamy następne trzy oczka na lewo. Oczko prawe, oczko przekładamy nieprzerobione na prawy drut, trzy oczka lewe, oczko prawe i oczko brzegowe. Więc tak, w 11 rzędzie proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób będziemy teraz przeciągali tą naszą nitkę. Więc tak, teraz tym razem tą niteczkę z tymi narzutami mamy z tej strony. Więc najpierw wbijamy drut w to czwarte oczko, które było przekładane nieprzerobione. Przerabiamy sobie to oczko na prawo, nie ściągając tych pozostałych oczek z drutu. Przerabiamy następne te trzy oczka na prawo. I dopiero wtedy, proszę zwrócić uwagę, ściągamy z drutu. Robimy oczko lewe i ponownie. Przerabiamy najpierw to oczko czwarte. Przerabiamy na prawo, nie ściągając z drutu oczywiście. Przerabiamy trzy oczka prawe i wtedy ściągamy z drutu. Oczko lewe i ponownie robimy to samo. Najpierw przerabiamy to oczko czwarte, przerabiamy sobie na prawo i dopiero wtedy następne te trzy oczka przerabiamy na prawo i wtedy spuszczamy z drutu. Oczko brzegowe, przepraszam, oczko lewe i oczko brzegowe. W rzędzie 12 przerabiamy wszystkie oczka dokładnie tak, jak nam schodzą z drutu. Lewe oczka nad lewymi, prawe nad lewymi. Jeśli Państwo mają jakiekolwiek pytania, zapraszam na mój kanał. Z wielką przyjemnością odpowiem na wszystkie Państwa pytania. Proszę spojrzeć, jest gotowy ten nasz wzorek. Czyż nie jest ciekawy? Naprawdę jest bardzo ciekawy. Dziękuję ślicznie Państwu i życzę powodzenia.